Usłyszana przed chwilą Ewangelia opisuje cud uzdrowienia. Uzdrowienia człowieka z głuchoty oraz z braku mowy. Bo bardzo trudne jest życie ludzi, którzy nie słyszą. Bo trudno jest nam sobie wyobrazić życie w ciągłej ciszy. Widzimy ludzi, którzy płaczą i tańczą, rozmawiają, a my jesteśmy poza tym wszystkim. A przecież wiele osób jest pogrążonych w ciągłej ciszy. Oni nie mogą wyrazić uczucia miłości, bólu czy smutku. Są zamknięci i skazani na ciągłe milczenie. Pan Jezus jednak głuchoniemego uzdrawia. Rozwiązuje problem jego uszu, języka. I od tej chwili on słyszy oraz, jak mówiła Ewangelia, poprawnie mówi. Bo mowa i słuch, który każdy z nas otrzymał, to skarb prawdziwy. Dlatego dzisiaj często nie wszyscy ludzie dobrze używają języka. Potrafią językiem zadawać ból oraz nim ranić. A często przy pomocy języka niektórzy niszczą drugiego człowieka. Codziennie jesteśmy świadkami potoku słów, który wylewa się na nas z radia, telewizji czy z internetu. Słyszymy również różne słowa, wulgarne i kłamliwe, za które ludzie nie biorą odpowiedzialności, gdyż często nie umieją w porę zamknąć ust swoich. I dlatego dzisiaj, w tą dzisiejszą niedzielę trzeba, byśmy na chwilę zadumali się nad wartością ciszy w naszym życiu. Bo cisza jest nam potrzebna, by wiedzieć, czego słuchać, co wpuszczać do serca swojego i by w końcu wiedzieć, co drugiemu mówić. Matka Teresa z Kalkuty tak mówiła: cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy umieli docierać do dusz drugiego człowieka. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, ale to, co Bóg mówi do nas i przez ciszę dociera do każdego. Święty Jan od Krzyża mówił, że pierwszym językiem Pana Boga jest cisza. A my dzisiaj żyjemy w ciągłym hałasie, które zagłusza w nas Boga. Nie słyszymy Boga, bo nie może On się przebić przez krzyk świata, który dzisiaj nas wypełnia. Często pozwalamy, by uczucia i obrazy dominowały nad nami, szkodząc nam w wymiarze osobistym oraz społecznym. A cisza jest niezbędna, abyśmy mogli spotkać Boga. Kardynał Wojtyła, kiedy był jeszcze biskupem krakowskim, przyjeżdżał do Kalwarii Zebrzydowskiej na cały dzień i tam z różańcem w ręku szedł na dróżki, aby na modlitwie usłyszeć głos i rady Boże, które pomagały mu w zarządzaniu archidiecezją krakowską.
My dzisiaj uciekamy od ciszy. Nie potrafimy w tej ciszy żyć, bo ona dla nas jest zbyt ciężka. Często bywa tak, kiedy wracamy do domu, pierwszą rzeczą, którą robimy, to włączamy telewizor czy radio, żeby nie być samemu, żeby nie słyszeć ciszy. A krzyk świata, w którym jesteśmy zanurzeni, tak nas wypełnia, że wibruje nawet w nas w nocy. My potrzebujemy ciszy i milczenia, aby się z Bogiem połączyć, aby Boga usłyszeć i na Bogu się skupić. Potrzebujemy ciszy dla nas i ludzi, z którymi żyjemy, bo hałas niszczy i zagłusza i zabija wszystko. To szatan posługuje się hałasem i krzykiem, a Bóg jest ciszą i w tej ciszy przemawia do człowieka. Kardynał Sarach tak diagnozuje nasze czasy XXI wieku. Nasz świat nie słyszy już Boga, ponieważ cały czas mówi z niszczącą prędkością i tak głośno, aby nie powiedzieć nic. W tym piekle hałasu człowiek jest zagubiony. Rozpada się na wielką ilość zmartwień, fantazji i obaw, aby wydostać się z tych depresyjnych tuneli. Rozpaczliwie wyczekujemy hałasu, który dostarcza nam pocieszenia. Hałas jest zwodniczy, uzależniający i fałszywy. I dlatego pamiętajmy, potrzebujemy ciszy w naszym życiu, aby usłyszeć Boga, który mówi do nas i w ciszy daje się poznać. Potrzebujemy ciszy i milczenia, żeby słowa, które wypowiadamy, zawsze były pełne, miały swoją wagę, a nie były tylko takim pustosłowiem. Walczmy o ciszę codziennie, bo to ona jest lekarstwem i odtrutką na właśnie nasze czasy XXI wieku. Powiedz dzisiaj Bogu, jak to z tą ciszą w Twoim życiu jest. Amen.